Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku, w gospodarstwie Schneiderów. Październik to czas zbioru kapusty, a wtedy każde ręce do pracy są na wagę złota. Marysia została więc wcielona w szeregi załogi. Najpierw musiała nauczyć się, jak prawidłowo obchodzić się z zielonymi główkami. Jesteśmy na pięknym, kapuścianym polu. Ile to jest hektarów? Że tutaj jest około 3 hektarów kapusty, kilkanaście tysięcy główek kapusty, takiej zimowej, jesiennej, która właśnie jest gotowa do zbiorów. Właśnie a propos zbiorów, to wydaje się to takie proste, ale okazuje się, nie wcale tędy droga, nie? Wcale nie jest. To jest jedna z najcięższych naszych prac, bo zbieranie ogórków czy buraczków, marchewki, to są takie lekkie warzywa. No, ogórki mają kolce, ale kapusta to jest, zobacz, solidna, potężna głowa, to jest sporo kilogramów. I trzeba ścinać takim bardzo ostrym nożem. Zaprezentujesz nam? Tak, słuchajcie, najważniejsze to jest właśnie tutaj zerwać liście okrywowe, odgiąć wszystkie liście niepotrzebne. Zobacz, jaki to jest głęboki korzeń, łodyga silna. Mocno się trzyma. Bardzo mocno. I to jest właśnie ta główka. A potem będziemy, zobacz sobie, jaka ciężka. Można sobie ćwiczyć na polu jak na siłowni. No, naprawdę. Jak pięknie pachnie. No, prawdziwa kapusta. Sobie wyobrażam ten bigosik. To może ty teraz spróbuj wyciąć. Uwaga, mam niebezpieczne narzędzie. I tnę. O, to nie jest naprawdę łatwe, muszę się zaprzeć. Będziesz mi kibicować. Dokładnie, próbuj. Powiem szczerze, że nie... No nie jest to łatwe. Ale brawo! Moja pierwsza samodzielnie zebrana kapusta. Piękna. To co, idziemy dalej w tę czy w tę stronę? W tę. Dobrze. Proszę, przekazuję berło. Dziękuję. Do kiszenia nadaje się tylko biała część kapusty, biały środek, więc te wszystkie zielone liście to są liście okrywowe, które zostają na polu. Do kiszenia nadają się tylko takie jasne liście? Tak, same środki, bo właśnie o to chodzi, żeby ta kapusta była już dojrzała. A dojrzałość to znaczy, że odpowiedni stopień wycukrzenia, czyli właśnie biały środek. Te wszystkie zielone liście to są tylko liście okrywowe, które no, pełnią rolę ochronną, zostają na polu. Ile mniej więcej waży taka jedna główka? To między 2 a 3 kg, ale na tym polu, sama widzisz, są różne okazy. Są i takie, które mają po 5-6 kg. Giganty. To prawda. Wiesz co, ale powiem ci, że się nie mogę pohamować. Nie ma co, jest pyszna. Taka świeża, chrupiąca, po prostu z pola. Nie wiem, czy słyszałaś, ale jest takie badanie naukowców, że właśnie wszystko, co chrupie, bardziej ludziom smakuje. Coś tam nie, jest, nie słyszałam, nie? Ale tak. Naprawdę ma to sens. Ja z kolei słyszałam, że z każdą jakby minutą, czy nawet godziną od zerwania warzywo i owoc tracą jakieś swoje procent witamin i mikroelementów. Więc takie świeże, prosto, to właściwie jeszcze rośnie, prosto z łodygi, jest najcenniejsze. Czyli intuicyjnie zaczęłyśmy się prawidłowo zachowywać. Co lubisz robić z kapusty w domu? Wiesz co, uwielbiam gołąbki, uwielbiam bigos, krokiety z kapustą, pierogi z kapustą, właściwie wszystko, ale najbardziej surówkę. Suróweczka, ja też lubię. Tak, i do skiszonej, i ze świeżej, chociaż z kiszonej najczęściej. Zdrowo. Ale mam taki fajny patent na surówkę z kiszonej. Dodajemy kilka podstawowych składników, czyli jabłka, marchewkę i kapustę. I dobry olej zimnotłoczony. Mój ulubiony to rydzowy z lnianki. I do tego miód. O, proszę. Miód tak podbija smak, tak pięknie się to wszystko komponuje. Miód to też są prebiotyki, kapusta probiotyki. Wszystko razem się miesza. Jest bomba prozdrowotna, a smakuje obłędnie. Muszę spróbować. Po zbiorach przyszedł czas na załadunek. Uwaga, gotowa? Gotowa. Juh! Jest. Druga. Tworzymy zgrany team. No, naprawdę świetnie nam dojdzie. I uwaga, teraz taka cięższa. Mamy to! Początek jesieni to już najwyższy czas na kiszenie kapusty. Kapusta najpierw jest szatkowana, a potem dodawana jest do niej sól. Potem trzeba przystąpić do pracy.
pozostaje już tylko kapustę porządnie udeptać. Marysia postanowiła, że nie zostawi Emilii samej na placu boju, choć doświadczenia w deptaniu nie miała. Deptać trzeba tak, aż ukaże się sok. Jesteśmy w silosie kapuścianym. Zobacz, to jest... Powiem ci taką historię. Babcia Zosia, czyli żona dziadka Stefana, który to wszystko założył i od trzech pokoleń tutaj kisimy. Babcia Zosia, jeszcze 5 lat temu, jak ją odwiedzaliśmy, rozmawialiśmy, to mówię: babciu, czy ty wiesz, że ta kapusta teraz jest taka słynna, że ona jest taka pyszna, tyle nagród zdobywa, że tak wszyscy ją chwalą. A babcia już taka 87-letnia mówi, bo jest porządnie udeptana. I to jest właśnie to, słuchaj. To jest ten sekret. To pokaż, jak się porządnie depcze. To, słuchaj, do skutku, czyli musi być, o zobacz. O tu już o to chodzi, porządnie. Żeby był sok, aż żeby zasysa. Wydeptać sok. No uważaj, bo się wykąpiemy jak w basenie. W kiszeniu kapusty chodzi o to, żeby wycisnąć z niej sok. Dlatego jesteśmy ubrane w takie białe kombinezony. Mamy specjalne buty tylko do tego. Depczemy. Podepczemy. A za chwilkę tu będzie nam spadać kolejna porcja kapusty. Chodzi o to, żeby w trakcie deptania pozbyć się też całego tlenu z głębokości. Czyli ta kapusta musi być ubita i tam musi być, wiesz, próżnia. Bo kiszenie jest beztlenowe. O, fajny fitness. Fajny, będę miała zakwasy jutro, ale super. Zakwasy kapuściane, jak to brzmi. Fajnie. Kiszonkowy debiut zaliczony. Kapusta kiszona to prawdziwa królowa w polskiej kuchni. Dawniej na wsiach gospodynie domowe obowiązkowo kisiły kapustę w beczce. Zapasy musiały wystarczyć na cały rok, ponieważ kapusta to podstawa wielu tradycyjnych dań i naszej kuchni. Poza tym posiada niesamowite właściwości zdrowotne. Dlatego powinniśmy jeść ją jak najczęściej. Marysia robiła to już nawet podczas jej deptania. No cóż, trudno się opanować, gdy takie smaki wchodzą w grę.